Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale. Dziś mam dla Was projekt Denko, ale chemia gospodarcza. No i jak zwykle tu jest multum. Z tego co widzę, to albo pióro, albo myje gary. Po prostu ogromne ilości są tych pustych opakowań zużytych. Wiadomo, jakieś tam inne też wrzucam, ale najwięcej jest właśnie do mycia naczyń i do prania i do płukania. Natomiast zacznijmy tutaj w tej części od zmywania naczyń. I mam tutaj kapsułki Finish. Finish, który przywiozłam sobie z Włoch, z wakacji. Holendarna cena. 22 kapsułki i powiem Wam, że nie opłacało się tego kupować, no ale potrzebowaliśmy tam po prostu na miejscu, żeby używać i myć naczynia w zmywarce, więc kupiłam kapsułki. Niestety nie, wolę jednak kapsułki, które tutaj kupuję stacjonarnie u nas z Somatu. Te zużyłam, ale żeby to było jakieś, wiecie, cudo, to niekoniecznie. Natomiast kapsułki, o których wspomniałam, Somat, ta seria Złota Gold, 36 tabletek, jedno opakowanie i drugie opakowanie. Jak najbardziej jest w porządku, domywa wszystko, naczynia są czyste, tak jak powinny być. Także tu mam dwa opakowania zużytych tych. I ewentualnie mogę Wam polecić jeszcze kapsułki z Somatu, te z serii cytrynowej. Tu są 42 kapsułki. Oczywiście łapcie te produkty na promocji, na jakichś fajniejszych cenach, bo w cenach regularnych one są naprawdę w tej chwili drogie, więc warto gdzieś, wiecie, nawet na zapas kupić sobie, jak mają niższą cenę. No i następne opakowanie mam zużyte chusteczek, takich nasączonych do kuchni, Jan niezbędny. To są fajne chusteczki, mokre, dobrze nasączone, takie, wiecie, do przetarcia blatu czy podłogi, czy jak kot, wiecie, na chlapie mlekiem naokoło, to jak najbardziej się sprawdza, więc ja sobie od czasu do czasu je kupuję na Auchan. Tu jest 40 sztuk, jak najbardziej w porządku chusteczki. No i wspomniane płyny do mycia naczyń. Teraz mamy tak, Morning Fresh, to jest ta wersja cytrynowa. Powiem Wam, że to był mój ulubiony płyn do mycia naczyń. Niestety coś się zadziało, produkt zmniejszył swoją objętość, została cena zwiększona, a jakość niestety poszła w dół. Dla mnie to był najlepszy płyn do mycia naczyń, jaki ja używałam od wielu lat. Natomiast więcej już do niego nie wrócę. Mamy tu 450 ml, czyli pojemność już jest o 50 ml mniejsza. To samo zadziało się z tą wersją oryginalną, czyli bardziej miętową. Tu również jest zmniejszona pojemność. No i niestety wydajność płynu też jest zupełnie inna niż kiedyś. On pięknie rozpuszczał kiedyś tłuszcz. Nie było problemu, żeby, wiecie, pozbyć się tłuszczu z patelni. Niestety dzisiaj już jest. Natomiast mam tu jeszcze dwa płyny do mycia naczyń z użytych Sunday. Eco to jest marka własna z Superfarmu. Dla mnie produkty są sztos, genialne, pięknie pachną, nie kosztują miliona monet. Pojemność 750 ml jest wydajna. Produkt jest z pompką. Mamy tutaj Agres i czarny bez. Natomiast druga seria jest bergamotka i kwiat pasiflory. Mam chyba jeszcze jedną butelkę na zapasie i na pewno wrócę do tego produktu. Jak najbardziej mogę Wam polecić i jeden, i drugi zapach. No i jeszcze płyny do mycia naczyń z Fery. Tutaj mam bergamotka i ginger. Ja to też kupiłam w Superfarmie, bo miało fajniejsze ceny. Po prostu było na promocji, wychodziło ze sprzedaży. Pojemność 650 ml. No i niestety bardzo podobna sytuacja jak przy Morning Fresh. Konsystencja jest dużo rzadsza niż kiedyś. Te płyny są mniej wydajne, mniej się pienią. Dużo więcej trzeba nalać tego produktu na gąbkę, żeby umyło właśnie naczynia. Więc no niestety nie do końca przypadł mi do gustu. Tak samo ma się sytuacja z tym Fery. Tu jest zapach lawendowy, przepięknie pachnią. Natomiast jeśli chodzi o mycie naczyń, to było bardzo, bardzo przeciętne. Tak samo jak tutaj piór. Zawsze kupowałam te produkty, one były naprawdę wydajne. Tutaj był zapach zielonego jabłuszka. Rzeczywiście to jabłuszko było wyczuwalne podczas mycia. 750 ml skończyło się w mgnieniu oka. Po prostu ten płyn był jak woda, nie domywał. Trzeba było dużej ilości wylać na gąbkę, żeby, wiecie, umyć garnek czy patelnię. Także do tej wersji niestety zapachowej i do produktu do mycia naczyń już nie wrócę. Trzymam się na razie tych Sunday. Zobaczymy, jak długo, dopóki tam też coś, wiecie, się nie zadzieje. Macie jakiś produkt do mycia naczyń, który rzeczywiście się sprawdza i nie trzeba hektolitry wywalać na gąbkę, to dajcie mi znać w komentarzu. No i mam tu jeszcze do zmywarki W5, czyli na błyszczacz. To starcza na wieki, bo tego wlewacie naprawdę niewiele do tej kieszonki, na zasobnik, na płyn do, na błyszczacza.
Nie trzeba przepłacać, tu jest litrowe opakowanie i wystarcza naprawdę na bardzo, bardzo długi czas. Mam w tej chwili oczywiście w szafce kuchennej do zmywarki kolejne opakowanie, ale tamto to też będę wieki używać. No i mam tutaj jeszcze W5, czyli sól. Ja zawsze kupuję sól, płyn nabłyszczający i kostki osobno, dlatego że sól jest potrzebna, żeby zmywarka nam się tak szybko nie psuła, a to wiem od pana mechanika, bo ja mówię, po co mam kupować osobno nabłyszczacz i sól, skoro w kostce to mam. No i pan mi dopiero uświadomił, że sól jest potrzebna do czegoś tam, wiecie, żeby ją jednak zawsze używać. I ja też stosuję z W5, nie jest to drogie, a takie opakowanie to jest chyba kilogram, nawet 2 kg, starcza mi na bardzo, bardzo długi czas. Wsypuję i wiecie, zmywarka jest jak ta lala. Mam tu jeszcze 2 zapachy, chyba kupione też w Auchan. Colorado, to są takie galaretki, odkręcacie w zależności jaką chcecie intensywność zapachu. Tutaj miałam wersję lilak, no i powiem wam, że to jako tak pachniało w toalecie dość przyjemnie. Natomiast druga wersja zapachowa, oriental. I to też miało taki dość przyjemny kwiatowy zapach. Natomiast wiecie, ta galaretka obsycha, no i później wyrzucacie po prostu pusty pojemniczek do śmieci z plastikami. Także sprawdza się nawet całkiem ok. Natomiast tutaj mam jeszcze taki dyfuzor do tego psikadełka. Jakiś czas temu właśnie kupiłam białe kwiaty. I to powiem wam, że bardzo przyjemnie pachniało. Dość fajnie rozpalało w pomieszczeniu. 228 ml wystarczyło na jakiś czas. W tej chwili mam jakiś inny zapach na dole. Ale ten, wydaje mi się, że te białe kwiaty był zdecydowanie korzystniejszy zapachowo i dłużej ten zapach był wyczuwalny w pomieszczeniach. Mam jeszcze zużyte opakowanie do mycia Sidolux, kwiat orchidei. Tak sobie pachniało, dość mocno się pieniło, zmywało, czyli robiło to, co powinno. Mam w tej chwili kolejne opakowanie płynu do mycia, ale chyba z Ajaxa? Konwajoły? Tak mi się wydaje, ale ten zapach tych konwali jest, wiecie, taki sobie. Zużyłam tu jeszcze mleczko do czyszczenia armatury sanitarnej z Ludwika, mleczko czyszczące. Generalnie ja to potrzebuję zawsze, wiecie, do umywalki, do wanny. 660 gramów, bardzo przyjemnie, czyści, nie rysuje powierzchni, delikatnie pachnie. No i mam już kolejne opakowanie na wykończeniu. I został mi jeszcze produkt do piekarników, do kominków, grilla i garnków. To kupiłam też w Auchan 500 ml i to już jest taki hardkorowy wyżeracz. Rzeczywiście tutaj trzeba używać rękawiczek, no i oczywiście chronić oczy, żeby wam to gdzieś, wiecie, no nie prysło, ale radzi sobie z tłuszczami wszelkiego rodzaju, czy właśnie powłoka, wiecie, na piekarniku, czy jakieś tam blaszki jak macie, to wszystko ładnie, pięknie można doczyścić. Natomiast no nie jest to produkt zbyt wydajny, to robi taką pianę dość agresywną, mocną, ale rozpuszcza tłuszcz. Mam chyba jeszcze jedno opakowanie na zapasie i myślę, że z przyjemnością wrócę do tego produktu, bo wiecie, nie trzeba nie wiadomo jak długo szorować. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą część denka z pustakami z chemii domowej. Dziękuję wam serdecznie, że byliście dzisiaj ze mną. Przesyłam wam moc buziaków i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!